Witajcie, kochani. Jestem z psem na spacerze w lesie. Sądziłam, że znajdę kilka grzybów, a znalazłam, słuchajcie, coś takiego. Jest to przerażające. Słuchajcie, zobaczcie. Straszne. Wyrwę. O. I cały baniak soku brzozowego. Ktoś po prostu okaleczył drzewo, zostawił i nie przyszedł. I tak wygląda. O, tutaj. Na drzewie ten otwór. No niestety. Okropne to jest. O, zobaczcie. Cały baniek. No, ale to nie jest najgorsze. Widzę jeszcze inne baniaki. No niestety. Jeszcze widzę co najmniej 4. Że tutaj już wyciągnęłam, usunęłam z tej strony. Nie wiem, dlaczego ludzie to robią i do czego, dokąd to zmierza. Słuchajcie, drzewo jest nawiercone i zobaczcie. Okropne. I jeszcze są kolejne. Zobaczcie. Tam w oddali jest następny. I tu przewróciłam też. Kolejny wyjęłam. No niestety. Największym wandalem, intruzem jest człowiek. Okalecza drzewa. I nie potrafię później ich zabezpieczyć. Nie chcę się zabezpieczyć. Nie wiem, jak to nazwać. Także nie dbamy o przyrodę, nie dbamy o środowisko, nie dbamy o zwierzęta, a później się dziwimy, że jesteśmy zatruwani, że jest, co jest. Przejdę się jeszcze tutaj, zobaczę. Może jeszcze dalej znajdę jakieś baniaki, to wszystko to pousuwam. Pousuwam i wyszłam na grzyby, a znalazłam właśnie 5-litrowe baniaki plastikowe po wodzie, gdzie ktoś zbierał sobie sok i o tym zapomniał. Zostawił to. No dobrze, moi mili, będę się z wami żegnać. I zobaczę, czy znajdę więcej baniaków. A może uda mi się grzyba znaleźć w tym wszystkim. Dobrze, pozdrawiam. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia.